Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ogłosił podpisanie umowy koalicyjnej z Partią Republikańską Adama Bielana oraz zapowiedział wspólny start w najbliższych wyborach parlamentarnych. To jest umowa o współpracy, która określa różne szczegóły tej współpracy. I to jest jednocześnie umowa, która jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych i także kolejnych wyborach europejskich, samorządowych. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli także wspólnego kandydata na prezydenta. Jestem o tym głęboko przekonany. To dobre wydarzenie i kolejny krok, by ten, nie chcę tutaj używać określenia kryzys, bo to byłoby określenie zbyt daleko idące, ale w każdym razie pewien mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii. Ta umowa dość obszerna, 32 punkty, była negocjowana bardzo szybko, bo została podpisana już 1 października i w zasadzie została wynegocjowana niecały miesiąc, dlatego właśnie, że mamy wspólny cel. Tym celem jest jak najlepsze rządzenie przez najbliższe 2 lata do kolejnych wyborów. Po to, żeby to rządzenie było jak najlepsze, rząd musi się cieszyć stabilną większością w parlamencie i dzięki tej umowie, dzięki szeregu innym ruchów politycznych udało się tę bezpieczną większość utrzymać. Marsz Niepodległości odbędzie się zgodnie z prawem, zapowiadają jego organizatorzy i krytykują decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podjął decyzję zgodną z oczekiwaniami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Próbując zablokować organizację Marszu Niepodległości, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył decyzję wojewody mazowieckiego o uznaniu marszu za wydarzenie cykliczne. Pogląd wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej podzielił Sąd Okręgowy oraz dziś Sąd Apelacyjny, do którego trafiło odwołanie organizatorów. Nie ma żadnych podstaw, ani żeby Sąd Okręgowy, ani Sąd Apelacyjny w tym zakresie w ogóle procedował. Zażalenia składane wcześniej przez organy gminne, czyli tutaj w tym wypadku prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I nie ma również podstaw do tego, żeby mówić o tym, że Marsz Niepodległości nie jest zgromadzeniem cyklicznym. Podkreśla prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski utrzymuje, że jeśli marsz się odbędzie, to będzie on nielegalny. Na ulicach miasta stołecznego Warszawy nie ma miejsca na ekscesy narodowców, którzy znieważają święte symbole Polski walczącej. Skandalem jest przyzwolenie PiS-u na zawłaszczanie naszego wspólnego narodowego święta przez skrajnie nacjonalistyczne siły i zwykłych chuliganów i zadymiarzy. Wstyd. Teraz pełna odpowiedzialność za niedopuszczenie do manifestacji ekscesów jest po stronie policji. Rafałowi Trzaskowskiemu nie przeszkadzały jednak proaborcyjne protesty feministek, które bez odpowiednich zezwoleń w trakcie pandemii odbywały się w Warszawie. Przyzwala jednym na łamanie prawa, a drugim odbiera prawa do zgromadzeń. No to przecież to jest skrajna hipokryzja. Marsz Niepodległości się odbędzie, zapowiadają organizatorzy, którzy po orzeczeniu sądu pierwszej instancji wysłali formalne zgłoszenie nowego zgromadzenia. Tego święta, tej uroczystości, tego ważnego wydarzenia, jakim jest Marsz Niepodległości, nikt nam, proszę Państwa, nie odbierze. Nie odbiorą nam politycy, którzy chcą doprowadzić do wojny, wewnętrznej wojny domowej pomiędzy nami i Polakami. Inflacja w Polsce bije kolejne rekordy. W październiku rok do roku wyniosła 6,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po tym jak we wrześniu inflacja w Polsce zbliżyła się do 6%, ekonomiści prognozowali, że to nie koniec wzrostu cen. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na kolejny skok. W październiku rok do roku inflacja wyniosła 6,8%. Największy wpływ na tak wysoki wskaźnik miały rosnące ceny paliwa. Na skutek kryzysu energetycznego w całej Unii Europejskiej mocno podrożał gaz. Rosną też ceny prądu, na co wpływ mają rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
ekonomiści z banku Pekao S.A. wskazują, że to właśnie drożejąca energia jest głównym czynnikiem napędzającym inflację. W górę poszybowały też ceny żywności. W skali rok do roku to 4,9%, w porównaniu z poprzednim miesiącem 0,5%. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys wskazuje, że szczyt inflacji może mieć miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Wtedy w jego ocenie wskaźnik może skoczyć do poziomu 7-8%. Mówi też, że spodziewa się szybkiego wzrostu stóp procentowych. Konfederacja Lewiatan w reakcji na dane GUS-u prognozuje, że inflacja na poziomie 6,8% może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej podwyżki stóp procentowych już w najbliższą środę. Nie spieszmy się, bądźmy ostrożni na drodze, apeluje przed długim weekendem minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu na drogach. Zwracamy się do wszystkich kierowców, do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zachowajmy w tych dniach szczególną ostrożność. Szczególną ostrożność raz ze względu na często zmieniające się i niekorzystne warunki atmosferyczne, ale przede wszystkim szczególną ostrożność ze względu na wzmożony ruch w okolicach cmentarzy. Wzmożony ruch pieszych, wzmożony ruch samochodów osobowych, wzmożony ruch środków transportu zbiorowego. Ta sytuacja wymaga od nas szczególnej odwagi. Nie spieszmy się, wyjedźmy wcześniej z domu, wyjedźmy wcześniej na cmentarze, nie powodujmy sytuacji niebezpiecznych na drodze. W Warszawie otwarto dziś zrewitalizowany plac Męczenników Warszawskiej Woli. To miejsce pamięci o ofiarach rzezi Woli dokonanej przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Wśród 50 tysięcy ofiar było 30 redemptorystów. Chodzimy po Warszawie często bez refleksji, w jakich miejscach się znajdujemy, a my chodzimy po grobach poległych, po ich popiołach, po ich prochach, przez co Warszawa, jak mówił ksiądz prymas Stefan Wyszyński, stała się właściwie świętym miastem. Musimy o tym pamiętać, że nasza współczesność nie mogłaby zaistnieć bez tamtej ofiary, bez ofiary pokolenia Powstania Warszawskiego, ofiary, która nie miała sobie wcześniej równych w dziejach historii Polski i Europy. Oddajemy dzisiaj cześć również tym duchownym, którzy nie zostawili swoich podopiecznych, nie zostawili swoich owiec. Niemcy umożliwili redemptorystom możliwość oddalenia się w bezpieczne miejsce, a oni trwali, zostali, bo w trudnych sytuacjach zawsze duchowni, a szczególnie duchowni katolicy, byli z narodem polskim i o tym też musimy przypominać w czasach, kiedy stara się historię związaną z nierozerwalnym związkiem Kościoła i Rzeczpospolitej przekłamywać. Sezonowa zmiana czasu pozostanie z nami przez co najmniej 5 lat. Nie zostały ustalone jednolite zasady dotyczące odejścia od zmiany czasu, tłumaczyła dziś w Sejmie wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Już w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę, cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Dyskusja na temat zmiany czasu toczy się w państwach Unii Europejskiej od lat. Mimo to jeszcze przez co najmniej 5 lat będziemy co sezon zmieniać czas. Od końca 2019 roku nie były podejmowane żadne prace w tym zakresie, tłumaczy wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Polska od początku popierała podjęte przez Komisję Europejską w 2018 roku działania zmierzające do rewizji dyrektywy jako zgodne z oczekiwaniami społecznymi, ale jednocześnie, tak jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, zachęcała Komisję do przedstawienia kompleksowej analizy korzyści i skutków społeczno-ekonomicznych odstąpienia od dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu, który jednak do tej pory nie został przygotowany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wypracować jednolite zasady dotyczące zmiany czasu. Polska, jak i inne kraje, uważa z ekonomicznego punktu widzenia, najważniejsze jest zachowanie harmonizacji w kwestii czasu pomiędzy państwami członkowskimi, głównie ze względu na konieczność takiej harmonizacji na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu. Obecne regulacje będą obowiązywały do 2026 roku. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.